Słuchaj, do ciebie mam śmiałość, więc ci powiem. Wydałem kupę pieniędzy, żeby zrobić za granicą prima sort filmy dla ciebie. Jeszcze do tego okazało się, że nikt nie chce robić za darmo i nawet tej mędzie sąsiadowi musiałem zapłacić. Ja nie muszę zarobić. Wystarczy, żebym wyszedł na zero. Możesz mi w tym pomóc, kupując e-booki, nad którymi też się nasiedziałem. Każdy z nich ma kilkadziesiąt stron i przeczytasz w nim przygody, których nie ma nigdzie indziej. Zobaczysz, jak zostałem piłkarzem, gwiazdą disco polo, zrobiłem piramidę perfumową z rodziną i zorganizowałem galę MMA. Ale to nie wszystko. Do każdego e-booka dołączone są darmowe losy, dzięki którym możesz wygrać wakacje życia za 30 tysięcy albo zamienić to na gotówkę. Druga nagroda to 20 tysięcy. Możesz także wygrać Passata identyko jak mój. To już ostatnie dni tej akcji. Taka szansa się już nie powtórzy. Wszystkie szczegóły w linku w opisie. Wiem, że cię stać. Piotr, czas na męską przygodę. This is sąsiad Mendal. Robimy sąsiadowi zdjęcia rozwodowe. Dobra, Janusz, koniec sielanki. Co ja żem najlepszego narobił? Gdzie jesteś, Piotr? Matku, już południa, Piotra jak nie było, tak nie ma. Co ja zrobię? Jak ja spojrzę Grażynce w oczy? A jak mu się coś stało? Kurde, no nie mogę. Sąsiad, ratuj. Nie mogę znaleźć Piotra od wczoraj. Co ty znowu knujesz? Przysięgam, nic nie knuję. Naprawdę zaginął Piotr. Po tych wszystkich akcjach jakoś nie mogę ci do końca uwierzyć. Może i cię nienawidzę jak rolnik szarańczy, ale swojego dziecka bym w to nie mieszał. No w sumie racja. Nawet taki prymityw jak ty ma jeszcze jakieś ludzkie odruchy. Pomożesz mi go znaleźć? Ja już nie wiem, co mam robić. No dobra, pomogę. Przecież dziecko nic nie jest winne, że ma takiego ojca. Dzięki, odwdzięczę ci się. Dobra, chodź. Dobra, idziemy. Piotr, chodź! Piotr, chodź, ojciec już nie będzie cię wyzywał, chodź! Piotr! Ty, Janusz, tu go nie ma, chodź dalej! Piotr! Ty, Janusz, może w jakiej restauracji siedzisz, re? No nie ma rady. Trzeba wypożyczyć jakieś auto i szukać go po całej wyspie. Wiesz, że to kosztuje? A wiesz, po ile tu jest paliwo? Myślałem, że na znalezieniu dziecka nie będziesz oszczędzał, co Janusz? Kurde. A może byśmy rowery wypożyczyli, będzie taniej? O Jezus, chodź już po te auto. No dobra. Tyle pieniędzy za takiego resoraka. Dawaj, bo czas nagli. Dobra, jedziemy. Tylko wiesz, że jak gdzieś zarysujesz drzwi, to ty płacisz. Mogę w ogóle nie jechać. Dobra, nie było tematu. Daj mu na zimnym, przecież to nie twój. Co ja, masz rację, ile fabryka dała? Ale idzie, chura, zobacz go. Piotr! O, pójdziemy na piwo z sąsiadem. Piotr, chodź do ojca. Piotr, chodź po ojca. Piotr, matka się martwi. Cholera, Grażyna dzwoni. Co ja jej powiem? W ściemnianiu to ty akurat dobry jesteś. Halo? No cześć, Grażynka. Co robi Piotr? Pluska się w basenie. Macham mu teraz. Piotr! Nie opij się tej wody z basenu, bo się zsikasz w nocy. Nie odbiera od wczoraj? Ma wyłączony telefon? Albo jak się wszyscy dowiedzieli, że Piotr pojechał do ciepłych krajów, to cała szkoła do niego dzwoniła, żeby posłuchać, jak tu jest. Nawet dyrektor dzwonił. No i Piotr się wkurzył i w końcu wyłączył telefon. No dobra, powiem mu, na razie. Następnym razem to się nie uda. Chodź. Ty to jesteś ciemniusz. Ej ty, Despacito. Nie widziałeś mojego Piotra? Kurwa, ile one przez cały rok na ogrzewaniu oszczędzają. Ale to życie jest niesprawiedliwe. Hmm? Czemu, żebym się nie urodził w takich ciepłych krajach? No. Ale to z drugiej strony pewnie nigdy bym w życiu nie jadł schabowego z kapustką, ani bigosu bym nie spróbował. No właśnie. Taka prawda. Janusz, poczekaj no chwilę, bym się upocił, jak nie wiem. No praży w dekiel. Ale z drugiej strony to patrz, sąsiad. Niby gorąco aż się we łbie kręci, ale to samo mam w zimę w kotłowni u świagra,
jak małpkę pierdykniemy. Ja nie widzę sensu przepłacać. No w sumie to masz trochę racji. A ja to se tak pomyślałem jedną rzecz. Patrz Janusz, niby tak obida w kraju. Ludzie płacą, że nie ma pieniędzy, że inflacja, a tu pełny samolot ludzi był. Zgadza się. Nie wiesz jak to jest? Im kto ma więcej pieniędzy, tym bardziej płacze, że mu źle. Dobrze mówisz. Ty to czasami powiesz coś mądrego. A no widzisz, ty dawaj idziemy dalej szukać Piotera. No racja, chodź, chodź. Ale badziewie ten samochód. Posłuchaj, jak tu chodzi ten silnik. Jakby za chwilę miał ducha wyzionąć. Daj spokój. I to jest prawie nowe auto. Powiem ci tak uczciwie, Janusz, że jak słucham przez okno, jak twój Passat chodzi, to jestem pod wrażeniem. Tak równiutko chodzi, że aż miło posłuchać. A, dziękuję za komplement. A, twój też jest zdrowizna. A w blachy to masz kurde nie do zdarcia. No zgadza się. Tyle lat go mam, a nawet milimetra korozji nie ma. Dobra, jedziemy dalej szukać Piotera, chodź. Dobra, chodź, chodź. Piotr! Co, Psiot? Ja już mam czarne myśli. A jak mu się co stało? Nie załamuj się, Janusz. Na pewno go znajdziemy. Chodź, wrócimy do hotelu, bo samochodem tu mamy ze 2 godziny drogi. Odpoczniemy chwilę i poszukamy go jeszcze. A jak nie, to gdzieś to trzeba będzie zgłosić. Jak mu się coś stanie, to ja skoczę na łeb na te skały. Przysięgam. Dobra, chodź, będzie dobrze. Zobaczysz. A, wykręcę jeszcze raz do Piotera. Może w końcu włączę ten telefon. Ty, to jest chyba dzwonek Piotera. Tu? No chyba jego. Dawaj, wchodzimy. Wchodzimy. Idziemy, idziemy, idziemy. Kup e-booka, odbierz darmowy los i walcz o główną nagrodę, a może właśnie z tobą się spotkam w takim prymasort miejscu. Link mata w opisie. Ja pójdę sobie na morze i drinaczek. No. Piotr, Jezu, w końcu cię znalazłem. Piotr, jakbyśmy wiedzieli, że tu takie rendezvous odchodzi, to byśmy cię nie szukali. Ale widzę, że cicha woda brzegi rwie. Moja krew. Piotr, porób jakieś zdjęcie, to sobie pooglądamy później. Możecie stąd wyjść? Nie, no pewnie. Idziemy. Co wam będziemy przeszkadzać? Ty, sąsiad, zaraz kolację kończę podawać. Co? Chodu na dół! Dawaj! Kurde, no patrz, ale ja zrobiłem bambuko. Zaraz to wyważę. Kurwa, ciuj. Excuse me, guys, the restaurant is closed. Zaraz się łeb wsadzę w klozet i spłukam wodę, panie piękny. Dawaj mi tu jedzenie, bo ma ta za to zapłacone. Tak to mnie nawet na stadionie 10-lecia w bambuko nie robili. The snack bar is open if you want. Snacki będę jadł na noc? Starego misia sztucznym miodem nie oszukasz. Dawaj mi tu mięso! Ja też chcę mięso! Leave me alone. Lisz mi melon? O, śmieję! Dawaj go, zatrzymaj go, go! Idziemy do restauracji wieczorem? Chodź tu, gadzie jeden. Innych gości to traktujesz po królewsku, a nas to masz w dupie? Masz i ode mnie! Z gardła mu wyrwę ten kwiat! Wiesz co, jak dla mnie to oni się mogą nawet pozabijać. Security! We have a problem with 2 Polish guests. We need support immediately. To już naprawdę ostatni moment, żeby zgarnąć wakacje życia, kupę pieniędzy albo Passata takiego jak ja mam. Wejdź w link w opisie i sobie nie żałuj.